Dwa, jeden, start! Dzień dobry, cześć, czołem, Tomasz. Bardzo serdecznie jestem Paweł, ze mną jest Skie. Siema, 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 siema. Ogólnie ja jestem w Lamborghini, właśnie nie wiem jak to się w ogóle wymawia. Lamborghini. Lamborghini Reventon. Forza Edition. Reventon, Reventon, jak to się mówi? Tak z włoskiego, Reventon. Reventon, no ale Forza Edition. Chłopie. Piękny, piękny, no, piękny. 2008 rok. To stary. Wyobrażasz? No ale wygląda bardzo nowocześnie. Nie, ładnie wygląda, ładnie wygląda. A ty co masz? Ja mam Ferrari GTB z 68 w pełnym chromie. No właśnie widzę znaczek Ferrari, ale kompletnie, że tak powiem, no... Ale to nie auto jest... na Ferrari. Piękne dobra, to jest to auto. Jedziemy, chodź, jedziemy. Dobra, dawaj. Jedziemy, wykręcamy się, idziemy na wyścigi. Specjalny wyścig. Bardzo długi wyścig. Zaś będziemy jechać pół godziny. Tak. Turn left. Ty masz po tuningu swoje auto, czy bez? Po tuningu. A tak właśnie myślałem, że oszukujesz znowu. S2-eczka. O Jezuskie, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ale fajne jest, naprawdę fajnie się nim jeździ. Moje delikatnie rzuca, wow, ale... czekaj! Co? Chłopie, weź pojedź obok mnie. Ja nie wiedziałem, że takie coś jest, patrz. Zamiast spoilerów, nie? Co się dzieje zamiast spoilerów? Zobacz. Zobacz, przyspieszasz? No chodź, jedziesz. No jedź, jedź, jedź. Patrz, patrz, po bokach co się dzieje. Tylko, o, patrz. Wow! Skrzydła ci się wysunęły. No nie? O Jezu! Jak przejechaliśmy. Ty masz skrzydełka stary normalnie. Normalnie skrzydła po boku są. To jest wróżka Paweł. No wróżka. Nara Leszczu. O kurczę, no co się ryje. Nie, trawa, trawa, trawa. Drzewo, trawa, trawa, drzewo. Jak drzewo, chodź tu, jedziesz, jedziesz, dajesz. Chyba jadę. Po trawniku, znowu. Ja po prostu dbam o ziele i przycinam ją regularnie. No nie? Dobra, okej. Okay. Trochę się potrafi po nosku. Okej, okay, ile tam mamy idzie? Jeszcze? 5 km, spoko! Trzyma się na ogonie. Dobra, poczekaj, czekaj, czekaj, jak tu zakręt jest. O Jezu! Piat, pięknie. Wow. Kto by patrzył na ten? Siema! Jaki drift, chłopie, jaki drift cisnę! Chodź tutaj, podjedziemy do nich. Do kogo? Gdzie? Co? Jak? Tu, 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 podjedziemy do nich, bo oni będą chyba zaczynać wyścig za chwilę, poczekaj tutaj. O, tylko sobie zmienię auto. Na jakieś szybsze. Bo ja tu jestem pewien, że to będzie za chwilę wyścig. Czekaj. Dobra, dawaj. Wiesz co chodzi? Oni zawsze tak raz, dwa, trzy trąbią i później wyścig jest. Aha, takie buty. To ja jadę no swoim. A, oni pojechali czy co? Nie, zniknął koleś. Może auto zmienia, albo się vlogował. Auto pewnie zmienia. O, jest. O dobra. Kurde. Dobra. Wow, wow, wow. Dobra. Ojejku, co tu się o, dzieje? Chłopie. Jak oni ale poszli? Jak, oni, jak on poszedł, nie? O, 250? Chyba 350. No ja mam trochę mniejszą, ja mam teraz 300 dopiero. 320, dobra. 330. Masakra, 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 dawaj. O Jezu, dawaj. O nie, ściana. 435. 350, 360. O nie, trafiłem jakieś auto po drodze. Dawaj, do samego końca jedziemy. 400 meters. Turn left. Ale cisnę. Recalculating route. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tego bym nie zdążył ogólnie, nie mam tak szybkiego auta dla ciebie. Na ciebie, ale spoko. Gdzie on w ogóle jest? Przed tobą chyba. No właśnie, już go nie widzę. Totalnie już go nie widzę. O Jezu, przerwałem barierki. Co ty mówisz? No, tak stary. Tak mało skrętne auto, ja w ogóle 430 jadę i wiesz, ja spokojnie sobie jadę. Nie, ja mam trochę mniej skrętne autko niż ty, wiesz? No. Co tu się dzieje? O chłopie, ale żebym tutaj... 360. Gdzie on tam jest? Dojechał? Jedzie czy co? Drzewo! O nie! O, teraz dojechał, może jak późno. Stary, powiem ci, że z 360 jak do zera w ciągu sekundy to jest tak srogo. Masakra, nie? Dobra, zmieniam samochód na tym Forza Edition jeszcze raz. I jedziemy tak niż na ten wyścig. Gdzie to dobra, to jest na szybkości wulkana wezmę. Dobra, cyk, proszę bardzo. Okej, okay. Masakra, nie? Dobra, masakra, dawaj mi wulkana na szybkości. Dobra, gdzie jest cel? Samochody... Cel, to musimy wycofać. No tak, bo mamy 6 km ogólnie.
Tak, dostarcz mi ten pojazd. Moją jest najmocniejszą w tym momencie jest Vulcan, tak mi się zdaje, ten Forza tak? Edition. Okej. Ale on chyba też ma V-Max około 380, chyba coś koło tego. Aha. No co już. No, dobra. Każdego szkoda. Dobra, jedziemy w takim razie tam na ten... Co się nazywa? Na ten wyścig cały. Dobra, zobaczymy co tam będzie się działo ciekawego. Dokładnie. Bo to będzie bardzo długi wyścig, więc podejrzewam, że to będzie już koniec. A całkiem możliwe, zobaczymy. No, już jeden wyścig mamy będzie... za sobą. Tak, ale taki wiesz, nieoficjalny. Uliczny, nie? Uliczny, tak. Taki uliczny, nie? Nieoficjalny, uliczny wyścig. Podbija, nie ściągaj mnie na barierki, stary. Ja muszę skręcić tutaj. Dobra. Ja mam jeszcze 3 km. Jak już Nissan GT-R jechał, już go doganiałem. Ale ej, proszę bardzo, niestety musiałem zjechać tutaj. Ten mój Vulcan ma stary gorszą tą. Gorszy no. Max niż ten Ferrari. No co ty? No poważnie. Taka starowinka tam, nie? No, 68 rok. Po takim tuningu, wow. Zobacz. To szaleństwo. No. Totalne szaleństwo, dobra. Poczekaj, jestem coraz bliżej, już ostatnie metry. O, ktoś okay, mnie, właśnie, ktoś mnie właśnie zaprosił. Właśnie wjechałem na taką drogę szutrową. Lambo. Lambo na szutrówkę? Tu już idealnie się jedzie pewnie. Pięknie, cudownie po prostu. O, jaka normalnie tutaj. Pięknie, taka, no, grubo. Tylko czym, okay, czym my tu będziemy jechać? Gauntlet. Wyzwanie. No. Crossowe. Tyk, zobaczmy. Współpraca. Mój konwój, poszło zaproszenie. Mój konwój? Tak, dokładnie. Poczekaj, nie wiem, które auto wybrać w sumie. Nie dostałem wezmę... zapki jeszcze. Czekam. Nie masz zapki jeszcze? Jeszcze nie. Czekam. No dobra, spoko, poczekaj. Nie wiem, które auto będzie lepsze. Turn right. Totalnie. Dobra, jak Lambo to Lambo. Biorę Lambo. Na szutry Lambo? Nie, to jest jakiś inny, wiesz? Aha. Dobra, teraz zostałem. Zostałeś? Masz? Tak, okay. Tak. Ja mogę wziąć mojego Huracana albo tak. Twoje auto i wezmę twoje auto. Dobra, weź moje auto w takim razie. Bo ty masz po pełnym znaczy, tuningu mogę chyba, nie? Mogę wziąć Nissana GT-R, albo mogę wziąć Lamborghini właśnie tutaj i stwierdzimy, że jednak Lamborghini chyba. Chociaż Nissan GT-R był mocniejszy. Okej. Okay. To jednak, wiesz, tutaj będzie taki problem, że... O, zatrzymało mnie. No, ciężko. Dobra. Się jeździło. Dobra, mój kaszkiecik jedzie w ten, jedziemy, zobaczymy. Wiesz, to jest długi wyścig, nie? No. Więc stwierdzimy, że szybkie auto to jest podstawa. Tylko, że jeżeli będziemy na szuty wjeżdżać, to będzie ząg. Ale nie, tutaj wiesz co, tutaj nie miałem innych aut. Aha. Nie miałem innych aut. Czyli nie będzie szutrówki raczej. Nie, to nie będzie szutrówka. No to spoko, to zobaczymy. Zresztą zobacz jakie auta tu jadą, patrz. O, faktycznie stary, to tu jeździ. No. McLareny same zobacz. Same McLareny jadą. McLaren 720S. O kurde. Cóż ty normalnie. Jaki długi wyścig stary. Wiem. Okrutnie długi. Bardzo długi. Ja nie wiem, czy przypadkiem nie wzięliśmy zbyt mocnych aut na to. Czemu? No bo to jednak wiesz. Zobaczymy. Dobra. O Boże, szybkówka jednak. No właśnie tak wiesz, chciałem powiedzieć właśnie, że może być różnie. Dobra, spokojnie. O nie, wykręć. Masakra, Lamborghini na szutrze jakaś. Tak trochę szkoda, nie? Normalnie jak Sebastian Lew, nie? Może na dach wskoczyłem. O Jezu, latam. Śmignąłem przez dach, nie? Czujesz temat? Przeskoczyłeś go, mówisz? Przeleciałeś go. Prześlizgnąłem się po dachu. Dobra, jedziemy. Czemu ty znowu pierwszy jesteś, Paweł? Tak nie wolno. No, nie wiem. Może mam szybsze auto? Jaki masz kolor? No to masz te same co moje, nie? Ja mam żółty kolor. A, no ja mam czerwony, dlatego. A to tak, to szybsze, to wiadomo, że czemu wygrywasz już. Oczywiście, że tak. Dobrze, że to auto się nie może zepsuć podczas tego wyścigu, moje by się tak, już tak, rozbiło. Wiesz, jak ja bym przede wszystkim skoczył komuś na dach, to ja myślę, że to byłaby tragedia. No. Dobra. Jak to fajnie, że tu są barierki wszędzie. O, jest, dobra, wjechałem na ulicę. Czyli jak tu jest ulica, stary, dobra. Tak, tak, też jedziemy po ulicy. Dobra, na ulicy jestem, dobra też. Dobra. Spoko. Ale ten McLaren
Też nie jest taki zły, powiem ci, on też zapierdziela. O kurde, okay. O kurde, stary. Ale wolno. Ja go nie mogę dogonić. Nie. Nie, czemu mi to znowu zrobiłeś? Co się stało? Wzmaściłem, wiesz, na pełnej wjechałem w barierkę. Bo nie wyrobiłem na zakręcie już. O Boże! Czegoś takiego nie miałem jeszcze. Walnąłem normalnie w tego. Jedź, misiu, nie ten. Nie patrz się na innych, jedź. Dawaj, jedziesz. Może terenówka mi się przyda. No poważnie, ja to na tą drogę teraz. Kurde, jakimś tutaj w ogóle wodą, jakąś wykopami. Auto się nie nadaje, to tylko na tą drogę, nie? No to nie ten, kurde. Dawaj, kręć tym kółkiem. Boże, normalnie masakra jakaś. Mnie po dach w wodzie w ogóle. No właśnie, widziałem, w pewnym momencie tak było. Dobra, jedziemy. O, asfalt znowu, pięknie. No, tylko na tym asfalcie jest najgorzej, bo wtedy jedziesz tak bardzo szybko. No tak właśnie widzę, jeden, że tak tu jest ogólnie srogo. Jeden błąd i lecisz, nie? Tak, dokładnie. Dobra, jedziemy dalej. Nie, spokojnie, skie, uspokój grę. Jezu! 28% wyścigu, nie? Co? 28-29% wyścigu dopiero zrobiłem. Ja mam 27, stary. Gdzie tu jest koniec? No nie. O nie. Wyjechałem z tego, zrobiłem 360 na ulicy, wyjechałem z tego. Co? No poważnie, wykręciło mnie 360. Masakra. O, ledwo zaliczyłem ten checkpoint. Kurde, byłem drugi, jestem dziewiąty. Dawaj, jedziesz. Boże, normalnie jedź. Nie poddawaj się, skie. Nie dość, że mamy auta na X-ie. Nie zaliczyłem punktu! Dziękuję bardzo. Jedziemy po takim szutrze. No. Jeszcze jakby to był X stary, który jest terenówką, chociaż taki nie wiem, czy w ogóle istnieje. X terenówka? Nie wiem, nie mam pojęcia, czy da się takie zrobić w ogóle, taką moc. Masakra. Nie, zaś mnie wykręciło. Dawaj. Ja chcę mojego pada już. Wiesz, o, proszę, obmyjemy autko, pięknie. Zgadnij, który jest skie. Ostatni widzę. No, a byłem drugi. Dobra. Bo wjechałem na błoto i zaczynam się ślizgać. Dawaj, jedziesz. Jak oni mogą tak szybko jechać? Ja się ślizgam, nie? No ten wyścig jest straszny, stary, to można by w ogóle jechać tym, jakimś w ogóle crossowym takim autem typowym, a nie McLarenem albo naszym Lamborghini. To nie. Dobra. Spokojnie, będzie dobrze. Dobra, zwalniamy, żeby się nie wywali znowu. O, jest asfalt w końcu, jest asfalt, Boże. O rany, o Boże, tu są serpentyny jakieś. Chyba, nie, tu nie są serpentyny. Czyli tak łatwo nie będzie jednak. Zawsze się, że to auto tak się łatwo nie psuje. Tak, dokładnie. W ogóle jest zniszczalne. Bo inaczej byśmy dawno mieli po autach pewnie. To nie. No nie wykręcaj go bokiem! Dawaj, jedziesz. Kurde, drzewa skosiłem. Co tu się dzieje? Czysta jazda, to ja nie wiem, tylko takie brudne te auto trochę mam, wiesz? Nie, kurde, wykręciło mnie z powrotem. Dziękuję bardzo. Masakra. No i nie zaliczono punktu kontrolnego. Dziękuję bardzo. Co ty gadasz, znowu? No, wypadłem bokiem w ogóle, przeleciałem gdzieś tam bokiem totalnie. Dobra. Ale dobra, idziemy dalej. Dzisiaj live'a robię, nie? Z Forzy. No, trzeba będzie w ogóle, też tak myślę, że może ogarnę. Byśmy razem pojeździli sobie. Dokładnie, poćwiczyć coś, wiesz. Tylko, że nie będę miał pada jeszcze, Chociaż możemy podjechać po pada na szybkości drugiego jeszcze w razie, bo... Zobaczę, pomyślę. Może mi się uda. Dobra, spoko. Także oto się nas 21 bez niczego. Dobra. Dokładnie. Tak, w międzyczasie, wiesz, jak ścigam się tak, 27 już wjadę, także spokojnie. No, co to jest w ogóle, nie? Tak, wiesz, for fun się jedzie. A kurde! Jezu, jedź. Nie, spokojnie, dobra, nieważne. Nic się nie stało.
walnął tylko w bajderkę 270 na godzinę. Co to jest w ogóle, nie? Co to jest w ogóle, nie? No czemu na bokiem co, lecisz? Na co też tak walę. Dobra, 66% już przejechałem. Ja mam 56, stary, i właśnie ominąłem punkt kontrolny kolejny, dziękuję bardzo. O kurde, nie, właśnie walnąłem drzewo. Właśnie wyprzedził mnie. Aha, on mi cofnął jeszcze go, dobra. Ale spokojnie, mam jeszcze 30%. Ponad 30% na to, żeby go dogonić. Jeszcze masz szansę, Paweł. Nie poddawaj się. No jedź, dawaj. O chłopie, jak on szybko do góry, do przodu pojechał. Chłopie, mi pewnie będzie też ciężko się przestawić na pada, dawno na padzie nie jeździłem. No kurde, jak ty robisz? Masakra, jak oni szybko jadą. Ten na pierwszym miejscu teraz został takiego boosta, że to jest szok. Ty, jaki ty już to wieś poziom? Niższy. Na pewno? Tak, no bo ostatnio jak robiłem live'a, właśnie zapomniałem zmienić. Aha. To jest wybitny teraz chyba. Wybitny? No tak, okay. Bo ja na wybitnym robiłem, wiesz? A wcześniej miałem ten poziom wyżej. Okej, okay, niemożliwy. Albo nierealny. Co? Nie, ja to nie mam opcji w ogóle, żeby dogonić już teraz. Powiem ci, że klawiaturą się słabo jeździ, chyba coraz gorzej mi się właśnie czuję, że tak. Tak, mówisz? Nie jestem w stanie opanować auta w ogóle. Dlatego chyba koniecznie muszę kupić sobie pada. O, kurczę, lodzika zwaliłem. Co? Zrobiłeś? No tak, no taki lodzik stał na tym. Taka, wiesz, taka figura. O nie, Paweł. I przejechałem to, wiesz. Jezu, drzewa się odbiłem. Nie, no bez jak to mnie zahamowało, ja się pytałem. I w ogóle totalnie, on jest jako pierwszy. No. A normalnie z tyłu nikogo nie ma. No bo tył jest daleko, daleko za nim dopiero. O kurczę. Nie no, klawiaturą nie ma w ogóle opcji. Dawaj, ja go cały czas widzę. Ale wyścignąć nie mogę, ten McLaren na tym szutrze. To jest jakaś normalnie Jezu, poraka. Jezu, nie! Zaś nie trafiłem punktu, dziękuję bardzo. Dobra. Chyba będę drugi. Nie zaliczyło mi tego nawet. Dobra. Chyba, że coś się zmieni. Nieistotne. Chyba, że coś się zmieni w pewnym momencie, zobaczymy. Jeszcze masz szansę. O kurde. Właśnie minam punkt. O nie. Masakra. No stary, no ale jak mogłeś mnie tu zrespić, no? Gdzie zrespiło cię? Przed samym punktem pewnie? Nie, po boku, tak, jeszcze z taką prędkością, że to jest masakra, że nie to wyrobiłem. Walnął drzewo, żeby zahamować. Drzewa się przydają, jak widać. Tak. Dobra. Nie, już po prostu presja, nie? Bo to już tak długo ten wyścig No trwa, tak, no bo to jest strasznie długi wyścig w ogóle. Już 9 minut jedziemy. No. Jeden wyścig, nie? Znaczy co, są wyścigi, ten... La Manche, nie? Które no tak. Trwają 24 godziny. 24 godziny, więc... tak. Okej, okay, dojechałem jako drugi. No zaliczyłem... No dobra, nieistotne, ja nie dojadę chyba nawet do mety. No sakra po prostu. Mam pół minut na dojechanie, nie ma opcji. Szaleństwo. Tyle czasu. Ja się już przyzwyczaiłem, że jestem ostatni zawsze. No nie? Nie, ale gdybyś miał panta, to może będzie ci lepiej. Że... Myślę, że tak, bo na klawiaturze powiem ci strasznie się gra. Znaczy wiesz, tutaj po prostu na padzie ja to mogę wyczuć, nie? Po prostu wiesz, tak delikatnie, mniej delikatnie. No właśnie, gazy, a to ja wiesz, ja wciskam po prostu klawisz i jest zero-jedynkowo działa, nie? Dokładnie, to jest ten najgorzej, bo czasami auta są bardzo zgrywne. No, nie zakończono nawet wyścigu, kurde. Koniec. Niedobrze. No, nie, ale dużo osób nie skończyło. No tak, no właśnie. No. Dobra. Najgorzej. Zobaczmy, co tam mamy. Dobra, mam losowanie. O, pięknie. Teraz zobaczymy. Ja też mam losowanie, o. Dobra, dawaj auto. Wygram? Dawaj auto. 200 tysięcy. Dawaj auto, tak. auto. Spoko. Gran Turismo S Maserati 2010 rok. No nie. Mam autko, kolejne. To już 40. Chyba. Masakracja jakaś. Dobra, zobaczmy, bo tam jeszcze miałem już chyba jeden jakiś ten, jak to się nazywa? Wyścig. Nie wyścig. A co? Losowanie. A, no. Dobra, ja nie wiem, czy ja nie mam losowanie. Czy ja nie mam tego potrójnego Willspina, muszę zobaczyć. Super Willspin mówisz? No. Spoko opcja. Okej, okay, Durango SRT 2018, Dodge.
Ale to jest SUV. To taki SUV właśnie chciałem powiedzieć, no. Takie większe autko chyba. Takie większe, no dokładnie. Dobra, okej, to czekajcie. Aha, patrzcie, widzę, że samochód na... Na ten zielony Forza Edition. Proszę bardzo. Co? Dokładnie, Lambo Forza Edition. Reventon. Chyba wy ściemniasz. O, proszę bardzo, gdzie ty jesteś? Halo? Mam piękne widoki tutaj. Ja nie chcę patrzeć na twoje auto, ty oszukujesz. Dobra, bo czas antenowy się skończył, więc czekajcie, w którą stronę pojedziemy? Tam gdzie jedziemy, dobra. W stronę słońca! Na koniec odcinka jeszcze dalej. Dokładnie. Trzymajcie się, Chaos. Na razie, siema, cześć.